białko od Sixpacka i cała reszta z kozackim rabatem. Użyj kodu PUNCH10 na sixpacknutrition.com. Satysfakcja z treningu w 100%. Czas na pierwszy super fight kobiecy. Poznajmy nasze zawodniczki. Od dzieciństwa oglądałam Rockiego i to było to, myślę, co spowodowało, że w późniejszym czasie zaczęłam trenować boks. Ksywa Waldek wyszła z lat dziecięcych. Wpadł na pomysł mój tatko na to. I tak Walduś, Walduś i do teraz został Walduś. Waldek to Waldek. Wiem, że moja przeciwniczka trenowała judo, sport walki, ale tak naprawdę to ja się wywodzę ze sportu uderzanego, więc uważam, że moje szanse są numer jeden. Pompa musi być. Jeżeli chodzi o moje atuty, to na pewno charakter. Nigdy nie odpuszczam, zawsze walczę do końca. Jestem również dynamiczna, mam rewelacyjną wytrzymałość. Ja nie lubię dużo gadać o swojej sile. Po prostu pokażę wam podczas walki, jakie mam imado w ręce i zobaczycie już to niedługo. Moje rywalki wiedzą, że mam bardzo mocny cios, również mam twardą szczękę, nie boję się przyjąć. Widziałam swoją przeciwniczkę, co mogę powiedzieć, jestem lepsza, silniejsza, więc no kto wygra? No ja wygram, tak. Widziałam swoją przeciwniczkę, jest ode mnie cięższa, no ale nie waga bije. Myślę, że moje doświadczenie będzie kluczowe w tym pojedynku. Moja taktyka na punch znowu jest prosta. Przyjąć z uśmiechem i oddać. Nie zakładam żadnego scenariusza, nie boję się przyjąć ciosu. Jeżeli ona pierwsza wylosuje, tak, trudno. No. Następny raz będzie mój cios, ale ona już po tym ciosie nie wstanie. No. Nieważne, w jakim kierunku pójdzie ta walka, może być 8-10 ciosów i tak wygram. Jeżeli ja pierwsza wylosuję, myślę, że drugiego ciosu już nie będzie. Słuchaj, misiu kolorowy. Ukłon dla ciebie za odwagę i charakter do walki, ale jak cię trafię, to Dr. House będzie miał kolejną zagadkę na kolejne 100 odcinków. Specjalny stół kobiecy jest już u nas na arenie, tak więc zobaczmy nasze zawodniczki podczas face to face'a. Monika Quant Rozmus, pseudonim Waldek. Oraz Aleksandra Jaworska, cyganka! Drogie panie, prosimy się zbliżyć do siebie, czas na face to face. Oj, są uśmiechy, a miało być groźnie. Zapraszamy do naszego różowego stołu. Droga cyganko, kiedy zobaczyłem mięśnie twojej przeciwniczki, pomyślałem, że wielu facetów mogłoby się zawstydzić. Czy to będzie miało według ciebie przełożenie na siłę ciosu? Się okaże. A czy ty się chociaż trochę boisz tego ciosu? Nie znam strachu, nie znam cierpienia. Myślisz, że po tej walce twoja rywalka pozna strach? Pewnie tak. A co z cierpieniem? Przejdzie później. Przejdzie później. To będzie drugie starcie kobiet w historii Federacji Punchdown. Zaczynamy! Pierwszy co-main event, pierwsza walka kobiet, pierwsza z dwóch, których będziemy mieli okazję dzisiaj oglądać. Monika Rozmus Quant, pseudonim Waldek, kontra Aleksandra Cyganka Jaworska. Tak jak widać po poprzedniej gali, coraz więcej kobiet interesuje się punchdownem, pojedynkiem na liście. Jak widać, obie panie potężnie zbudowane, no natomiast Waldek, tutaj użyję pseudonimu Moniki, jest naprawdę potężnie zbudowana, jak nie jeden facet ma ramiona, tutaj widzę bardzo duże, więc będzie z czego uderzać. Tak, zdecydowanie tutaj ma przewagę nad swoją rywalką. Zobaczymy, czy siła ciosu również będzie większa. Czy moc mięśni i siła pięści będzie wielka w tym zestawieniu. Tak, już przygotowuje się Waldek do wyprowadzenia pierwszego ciosu. To ona wygrała losowanie i to ona będzie... O, i mamy tutaj leworęczną zawodniczkę. Proszę bardzo. To trochę zaskoczenie dla nas. Szczerze powiem, ja się nie spodziewałem, że będzie uderzała z lewej ręki. A może to jest taktyka jak u Maxa, że obie ręce będą tutaj w użyciu. Aczkolwiek zobaczymy, czy po tym pierwszym ciosie nie będzie... I
Nie będziemy mieli już końca. Powiem ci szczerze, że ten cios... Tak, był mocny. Był mocny, zdecydowanie Cyganka odczuła go. Teraz troszeczkę się poprawia i będzie wykorzystywała ten czas 30 sekund na dojście do siebie. No i... Ale... Myślę, że jeżeli panowie to oglądają wszyscy na świecie, w Polsce, to żaden chyba z panów już nie obrazi ci tam złego słowa, nie powie tutaj do Moniki, bo będzie bał się takiego potężnego uderzenia. Tak, to trzeba przyznać, że ten cios naprawdę był mocny i troszeczkę zachwiał Cyganką. No i ona teraz po tych 30 sekundach, które dostała na dojście ze siebie, będzie wyprowadzała swój cios. No na trailerze mówiła, że będzie chciała już w pierwszym ciosie znokautować swoją rywalkę, że drugiego ciosu nie będzie. Zobaczymy, czy to były tylko czy to było czcze gadanie, czy... Jak... O, tutaj zdecydowanie słabsza siła uderzenia. Tak, to było widać nawet. Nie, no, nie zrobił żadnego wrażenia praktycznie na Monice ten cios Aleksandry. No i zobaczymy teraz, czym w drugiej rundzie odpłaci się Waldek. Jak sama mówi, ten pseudonim wziął się już z lat młodzieńczych, kiedy to jej tatą... zaczął na nią mówić Walduś, Walduś. Teraz Monika jest już starszą kobietą. No i może nie do końca starszą, żeby nie było to źle zrozumiane. Oczywiście teraz będę próbował się z tego wywinąć, ale... Dobra, teraz dojrzalszą kobietą. Monika przymierza i to może być ciężkie uderzenie po raz drugi. Powiem ci, że siła ciosu jest naprawdę duża. Naprawdę oj, duża. Oj, boli buzia Cygankę. Tutaj widać, że ten cios zrobił spustoszenie. No i ja nie wiem, czy będzie chciała dalej walczyć. No jestem ciekaw, czy teraz gdzieś tam w głowie nie pojawiają się jakieś myśli, że po co ja tutaj przyszłam, po co ja podjęłam tę rękawicę, aczkolwiek widzimy troszeczkę... Oj. Troszeczkę poruszona. Tak, wstrząsnął ten cios, ale już przygotowuje się do wyprowadzenia swojego ciosu. Tak, więc zobaczymy, czym odpowie w drugiej rundzie swojej rywalce. O, no powiem, ty tak jak wspominałeś, ta siła ciosu jest znacznie mniejsza. Znacząco, tak. Tutaj no zdecydowanie myślę, że nie ma szans już teraz na zwycięstwo Cyganka. Absolutnie nie chciałbym gdzieś jej tutaj skreślać w tym pojedynku. No natomiast widzimy, jak duża różnica w sile ciosu jest u obu pań. Tak, tak, dokładnie. No i to też ma odzwierciedlenie w kursach bukmacherskich od naszego sponsora firmy TotalBet, gdzie no za każdą postawioną złotówkę w tej chwili na Monikę można wygrać tylko 5 groszy. Oj, 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 oj! No, powiem ci i tak mimo wszystko szacunek dla Aleksandry za przyjęcie tych wszystkich trzech ciosów, bo naprawdę siały spustoszenie na pewno w jej głowie te ciosy wszystkie. No, Monika naprawdę korzysta z tego swojego umięśnienia i widać, że te wszystkie godziny spędzone na siłowni przekładają się na tą siłę. Ale trzeba przyznać, twarda babka z Cyganki, no i teraz będzie mogła wykorzystać swoje ostatnie uderzenie i leci, ale znowu taki słabszy ten cios. No tak, no tak. Nie chciałbym tutaj ujmować, ale ewidentnie słabszy ten cios, no, bez porównania do tak silnego uderzenia. Myślę, że każda osoba, która oglądała to starcie, stwierdzi zgodnie, że no, ta siła ciosów no, była nieporównywalna na korzyść Moniki. Trochę jak zderzenie czołgu z maluchem. Trochę tak, trzeba to przyznać, no, ale i tak mimo wszystko wielki szacunek dla obu pań, że podjęły rękawice, że chciały wystąpić i tak jak wspominałeś, jest coraz większe zainteresowanie pań i to się przekłada na ich występy. Posłuchajmy werdyktu. Mamy jednogłośną decyzję sędziowską, a zwyciężczynią tej walki zostaje Waldek! Zapraszamy organizatora Jakuba Henke do wręczenia nagrody. Dziewczyny, raz. Dziewczyny, piękny pojedynek, naprawdę sportowy, szacunek. Olu, Monia, gratulacje. Kochani, Monikę zobaczycie na kolejnej gali Punchdown 5 w pojedynku z mistrzynią świata w boksie Federacji WBC z Ewą Piątkowską. Gratuluję, Monia. Dziękuję wam za te emocje, naprawdę. Mega. Oddaję. Bardzo dziękuję. Gratulujemy naszym zawodniczkom i jeszcze raz zobaczmy, jak wyprowadzały swoje uderzenia.